Cześć, ja jestem Grzesiek i zapraszam Was na rekonstrukcję najlepszego ułożenia z rekordowej średniej Rui Henshu. Nowy rekord świata to 5,48, a w czwartym ułożeniu padł właśnie wynik, drugi wynik na świecie, 4,06, który właśnie rekonstruuję. No i po tym ułożeniu już było wiadomo, że mamy nowy rekord świata w średniej. I jeżeli będę miał czas, to zrekonstruuję również tę średnią. Scrum jest oczywiście tutaj u góry, mamy też go w opisie. Rui Henshu układa krosy białym do dołu i w zasadzie tylko w ten sposób widziałem jego ułożenia, więc zrotujemy kostkę. Jak łatwo możemy zauważyć, tutaj mamy trzy ramiona krosa już przyklejone do centrów i tylko to czwarte jest nieco innej pozycji, więc kros nie należy do najłatwiejszych, nie jest też oczywiście jakiś skrajnie trudny. Zawodnik łapie żółtym centrum do siebie, pomarańczowym do góry, po to, żeby uniknąć takiej sytuacji, że po starcie robi ruch B, tylko lepiej po prostu zrobić ruch tutaj tą ścianką, czyli jako U. Więc po starcie dostawia pierwsze ramię krosa, to jest ruch zielone, ruchem R' i następnie U drugie ramię krosa. I jak widać, w tym miejscu powstaje taki bardzo sympatyczny kwadracik, niestety krawędź tutaj nie pasuje w to miejsce, więc można by było próbować X-crossa jakoś tutaj stworzyć, ale ostatecznie zawodnik z tego zrezygnował i nie wykorzystał tej sytuacji. Następnie mamy dostawienie trzeciego ramienia crossa, czyli R w ten sposób i czwarte ramię już po rotacji mamy w ten sposób. I teraz tutaj od razu mamy przygotowanie pierwszej pary, dlatego że po ruchu R tutaj jest to w pełni skontrolowane. Tutaj mamy narożnik, tu jest krawędź, więc mamy w ten sposób pociągnięty ruch U i R' i od razu przygotowana pierwsza para, którą można wrzucić tutaj do slota przed sobą na lewą rękę i od razu mamy też krawędź i róg drugiej pary, rotacja, ponieważ tylko w ten sposób można optymalnie zrobić ten przypadek, ruch U i teraz wystarczy tylko rozdzielić, tak, i mamy przygotowane na trzy ruchowca. I od razu zawodnik przechodzi do czwartej pary, ta czwarta para tutaj będzie nam lądować z tyłu do tego tylniego slota. Tu mamy narożnik, wszystko to jest bardzo fajnie skontrolowane. Tu jest krawędź, więc wystarczy zrobić ruch tylko R, U, R' i mamy gotową parę i wystarczy teraz pociągnąć ruch, żeby tę parę tutaj wrzucić na plecy. No i ostatnia para, siedzi ona sobie tutaj z tyłu i tutaj bardzo fajnie jest to wszystko przygotowane, bo oczywiście część zawodników by w tej pozycji przygotowywała tą parę, natomiast Rui Henshu robi rotację i robi ten przypadek w też taki bardzo klasyczny sposób, mianowicie zawsze, też powtarzam to często uczniom, jak nie wiesz co zrobić, zrób tak, że narożnik do slota, tak, krawędź jest u góry, mamy już rozdzielone i teraz wystarczy ten przypadek przygotować, to jest przypadek do tego momentu, kiedy przygotowujemy taką parę i teraz tutaj można by było to w ten sposób wrzucić i lądować z jakimś OLL-em, natomiast Rui Henshu pociągnął ten ruch do dołu po to, żeby sledge'em to wszystko wrzucić, dlatego że sledge to jest taka sekwencja, która orientuje jednocześnie nam dwa elementy, ten, który siedzi w tym miejscu i ten, który siedzi w tym miejscu i w efekcie kończymy z jakimś łatwym OLL-em, w którym krzyż górnej warstwy jest już zrobiony. Tutaj jak zobaczymy, ten krzyż górnej warstwy sprawia, że zrobiony, że tutaj mamy już gotowy ten element i te dwa elementy też są już ułożone. Jestem pewien, że wszystko to było przygotowane przez Rui Henshu w momencie, kiedy dokonywał rotacji, rozpoznał ten przypadek i doskonale skontrolował ten element, że tutaj, w którym ten element tego ułożenia, w którym właśnie dojdzie do orientacji wszystkich krawędzi górnej warstwy. Żeby ustawić właściwy przypadek OLL, a ten OLL wielu zawodników wykonuje właśnie w ten sam sposób, jak za chwilę pokażę, jak Rui Henshu. Klasyczne rozwiązanie. Oczywiście część zawodników robi ten przypadek w taki sposób, tak, czyli tak można, tak, natomiast Rui Henshu robi to w rotacji takiej, że mamy złapane w ten sposób żółty do siebie i taką sekwencję ruchów wykonuje. Ten sam algorytm, tylko w innej rotacji. I jak widać, kostka jest ułożona, wymuszony oczywiście PLL skip, wszystko to doskonale skontrolowane.
Zauważyć trzeba, że rozwiązanie jest bardzo długie, ma 48 ruchów, co przy tym czasie daje nam ponad, czy blisko 12 ruchów na sekundę i to jest cecha charakterystyczna tego zawodnika, że on dysponuje przede wszystkim ogromnym TPS-em, ale uzupełnionym oczywiście doskonałym lookaheadem i tutaj jak się obserwuje to ułożenie, widać tylko dwie krótkie pauzy, w których on rozpoznaje przypadki i decyduje się, jak zrobić resztę ułożenia. No cóż, doskonały czas, 4.06, drugi czas na świecie, do tego rekord świata. Wydaje się, że ten zawodnik jest w jakimś szczycie formy i myślę, że w bardzo krótkim czasie możemy się dokonać, czy spodziewać, kolejnego rekordu świata w wykonaniu tego zawodnika. Dzięki za uwagę, to wszystko z mojej strony. Pozdrawiam, pa!